I popatrzmy, instruktor prezentuje zadanie egzaminacyjne, przejazd między pięcioma bramkami, tak zwany slalom wolny. Pamiętajcie, tak jak każde zadanie, należy upewnić się na początku o możliwości jazdy i jeżeli chodzi o to zadanie, trzeba dwukrotnie pokonać ten slalom. Pierwsza próba, którą rozpoczynamy, zaczyna się po zatrzymaniu upewnieniu. Drugi przejazd, tak jak tutaj zobaczycie, będzie już bez zatrzymania. I tak jest w wordzie łódzkim. Jeżeli chodzi o inne wordy, to zawsze radzę tutaj dopytać, jakie oni mają wymagania, bo miałem kursanta, który doszkalał się u mnie z Poznania i twierdził, że w Poznaniu każdy przejazd zaczynają od zatrzymania, upewnienia o możliwości jazdy, czyli nie ma sytuacji takiej, że między pierwszym a drugim przejazdem się nie zatrzymujemy, tylko co przejazd się zatrzymujemy, dlatego tutaj ja mówię, że te zasady, o których przypominam, jeżeli chodzi o zadanie, obowiązują w wordzie Łódź. Zwracam również na odpowiednią pracę wzrokiem. Pamiętajcie, zawsze patrzymy na zewnętrzny pachołek, zerknęliśmy, skręciliśmy, przerzucamy wzrok w kolejną bramkę i bardzo ważne, na wyjeździe ostatnia bramka, piąta, jak skręcę, wzrok wysoko podnoszę. Tak to ma być, żeby ewentualnie nie pojawiła się reakcja obronna. Kolejne ćwiczenie, proszę Państwa, które zaprezentuję, to wykorzystywanie w trakcie przejazdu hamulca nożnego. Czyli na biegu numer jeden zwiększę obroty w taki sposób, żebym został zmuszony do naciśnięcia hamulca nożnego i ten hamulec będzie regulował moją prędkość. Popatrzmy, jak to wygląda. Proszę Państwa, czyli jeżeli chodzi o ćwiczenie jazdy z hamulcem nożnym, to tak jak powiedziałem, zwiększamy obroty i wymuszamy zmniejszenie prędkości poprzez naciskanie hamulca. Pierwsza wersja ćwiczenia to naciskam i trzymam cały czas hamulec. Powinniście odczuć zdecydowanie łatwiejsze prowadzenie się motocykla. Druga wersja, trudniejsza, do której również namawiam, to w momencie, gdy przechylam motocykl, naciskam hamulec. Gdy motocykl chce podnieść i przechylić w drugą stronę, to w momencie, gdy podnosi się motocykl, odpuszczam hamulec. Wchodzę w przechył, czyli znowu przechylając się, naciskam hamulec, podnosząc się, odpuszczam. Sytuacja podobna jak z gazem, tak? Tylko z gazem jest troszeczkę inaczej. Jeżeli chcę podnieść motocykl, z przechyłu dodaję gazu. Jeżeli się wyprostuje, odpuszczam gaz. Myślę, że na dzisiaj tyle. Sporo tych ćwiczeń. Ćwiczcie, trenujcie. Czyli jeżeli wasi instruktorzy nie mają pomysłu na to, w jaki sposób zagospodarować wam czas i podnieść wasze umiejętności techniki kierowania motocyklem, to wykorzystujcie w trakcie swoich jazd praktycznych te ćwiczenia, o których mówiłem. I wtedy na pewno wasze umiejętności, wasze bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o jazdę w ruchu drogowym, będą zdecydowanie na wyższym poziomie. Oczywiście nie wspominając o tym, że z egzaminem czy z zadaniem egzaminacyjnym poradzicie sobie bez najmniejszego problemu. Następny film, który będę przygotowywał, to będzie, będą ćwiczenia związane z jazdą po ósemce. Do następnego. Jak się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Do zobaczenia.